Dwie wystawy związane ze stanem wojennym znalazły się w przestrzeni miejskiej. Kontrrewolucja powielaczy, zakazana literatura w Polsce w latach 1976-1989, NSZZ Solidarność i stan wojenny w wielu odsłonach 13 grudnia 1981, 22 lipca 1983. To wystawa, którą zwiedzać można w Miejskiej Bibliotece Publicznej na ulicy Chrobrego, ale jej elementy znajdziemy również w Bibliotece Ratuszowej. Wystawa dotyczy cenzury stanu wojennego. Zaprezentowane materiały zostały udostępnione bibliotece przez profesora Waldemara Handkę, Zdzisława Drosta i dyrektora biblioteki Andrzeja Kuźmińskiego. Wystawie książek towarzyszy również wystawa filatelistyczna. Wydawnictwa Poczty Polskiej i wybrane wydawnictwa Poczty na Świecie pochodzą ze zbiorów Lecha Woźnego. Wśród eksponatów znalazły się znaczki, karty pocztowe czy pamiątkowe koperty dotyczące druków bezdebitowych, cenzury i stanu wojennego. Wystawa będzie czynna do 14 stycznia. Z kolei na Leszczyńskim Rynku obok ratusza stanęło 14 plansz w ramach wystawy plenerowej 40 lat stan wojenny w Lesznie i okolicy, zorganizowanej przez Archiwum Państwowe w Lesznie. Wystawa opowiada o stanie wojennym w Lesznie i regionie leszczyńskim. Znajdują się na niej także odniesienia do sytuacji w kraju. Omawia zainteresowanie służb Solidarnością, wprowadzenie stanu wojennego, los osób internowanych w ośrodkach odosobnienia, czy też wzmożoną cenzurę. Wystawa mówi o stanie wojennym w Lesznie i w okolicy. Przez okolice należy rozumieć dawne województwo leszczyńskie. Pomimo tego są tutaj nawiązania do wydarzeń ogólnokrajowych. Chodziło o to, aby te wydarzenia z lokalnej okolicy umiejscowić właściwie w pewnym kontekście. Trudno jest mówić o stanie wojennym bez Solidarności. Stąd Solidarności poświęcono bardzo dużo uwagi. Wystawa składa się z 14 plansz zamieszczonych na 7 stelażach. Wszystkie plansze są odpowiednio zatytułowane. Zaczynamy od powstania województwa leszczyńskiego. Mówimy o początkach Solidarności w kraju i w regionie, o zainteresowaniu Solidarnością przez służby. Mówimy, jak Solidarność widziała partia. Mówimy o 13 grudnia w kontekście Leszna, w kontekście kraju. Mówimy o osobach internowanych, o wzmożonej cenzurze. Przedstawiamy fragment źródłowego dokumentu opisującego przebieg wydarzeń w naszym regionie. Niektóre plansze zawierają krótki opis wydarzeń, zjawisk. Przy powstawaniu tych tekstów posługiwaliśmy się publikacjami badacza leszczyńskiej Solidarności, profesora Waldemara Handkę, ale generalnie wystawa jest bogato ilustrowana. Ilustracje, które tutaj są zamieszczone, pochodzą z zasobu Archiwum Państwowego w Lesznie, Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Poznaniu, ze zbiorów Oddziału Solidarności w Lesznie, ze zbiorów prywatnych. Udostępnili je profesor Waldemar Handkę i dr Eugeniusz Śliwiński. Wystawa będzie czynna do końca stycznia 2022 roku.